Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Marleta Szczepańska, to jest moja koleżanka Agnieszka Konieczka. Mieszkamy w Kazimierzu Biskupim i dzisiaj dla Państwa upieczemy sernik Izaura, który jakby składa się z, powiedzmy, z dwóch części. Ciasto oraz masa serowa. Do wykonania części, czyli mojej części ciasto, potrzebujemy 2 szklanki mąki, 3/4 szklanki cukru, cukier waniliowy, kostkę margaryny, 4 jajka, z czego żółtka będę wkładała do garnka, będą mi potrzebne, a białka ubije koleżanka, 3 łyżki plus minus kakao i 5 łyżek wody. Do masy serowej potrzebujemy 3 kostki sera, w zależności od tego, jaki ktoś ser lubi, może być to śmietankowy lub półtłusty, 3/4 szklanki cukru, 0,5 kostki margaryny. I to będziemy wszystko ubijać, oczywiście jeszcze 4 całe jajka. Potem na końcu będzie to wszystko zmieszane. Moją część ciasta zaczniemy od wybijania jajek. Arletka, jeżeli mogę Cię prosić oczywiście, bardzo, żółtka będą mi potrzebne do mojego ciasta, a białka później się dołoży. Ja natomiast włączę kuchenkę. 4 jajeczka mamy. Tak. Do garnka wkładamy margarynę, żeby nam się rozpuściła. Odłożę sobie to tutaj. Cukier waniliowy. Pięć łyżek wody. Mieszamy, żeby nam się rozpuściło. Ok, masz żółtka, masz wybite. Wsypujemy cukier. Te nasze 3/4 szklanki, no w zależności też ile kto lubi, bo nie każdy lubi słodkie. Mieszamy, żeby nam się wszystko rozpuściło dokładnie, dodając jeszcze kakao, żeby to nasze ciasto było brązowe, takie ciemne. Wszystko musi nam się rozpuścić. Pięknie. Trochę przegotować, żeby to się połączyły te składniki. Potem zostawimy dorzucamy to do ostygnięcia oczywiście. Dorzucamy żółtka. To jest takie 2 w 1, dlatego że potem odlejemy 0,5 szklanki w zasadzie, troszeczkę więcej, troszeczkę mniej, bo będzie nam to potrzebne jako polewa do udekorowania ciasta. W międzyczasie, kiedy masa nam się rozpuszcza i musi troszeczkę przestygnąć, żebyśmy mogli tutaj dołożyć i mąkę, trzeba ubić pianę z białek z tych 4 jajek, które wybijałam wcześniej, więc ubijemy pianę. Pianę ubijamy oczywiście na sztywno, no potrwa to troszeczkę czasu. Musimy poczekać. Ok, pianę mamy ubitą. Przełożymy ją do innej miseczki, ponieważ ta miska spod miksera będzie nam jeszcze potrzebna do wykonania masy serowej. A ja teraz do naszej dekoracji przeleję około 0,5 takiej filiżanki naszej polewy masy. Takiej. Ok. Odłożymy sobie na bok. To jest nasza dekoracja. Naszą masę, żeby było bezpieczniej, przelewamy do miski. Następnie dodajemy naszą mąkę. Najlepiej robić to stopniowo, żeby nam się grudki nie zrobiły w cieście, bo potem to trudno rozprowadzić. Przepis u nas przetrwał. Proszę. Wsypać? Można. To ci wsypię, proszę, do pieczenia. Przepis u nas przetrwał i robimy go. To jest taki sernik, który w zasadzie zawsze wychodzi. Nawet nie dla wprawnej piana. Tą ubitą pianę wcześniej też wrzucamy do miski. Agnieszka będzie to sobie ucierała. Mieszamy dokładnie. A teraz Arleta zrobi swoją część ciasta. Masę serową. I teraz tak, proszę Państwa, wrzucamy to 0,5 kostki margaryny, o której mówiliśmy wcześniej, 3/4
szklanki cukru. To też wszystko zależy, jak to lubi. Słodkie przede wszystkim, tak? Tutaj mniej tego dorzucimy. I ubijamy. Znaczy się ucieramy na gładką masę. Teraz troszeczkę zmniejszymy obroty miksera i wbijemy te cztery jajka do tej naszej margaryny. Teraz mamy łatwiej, ponieważ są miksery i tak dalej. Kiedyś trzeba było ucierać wszystko ręcznie, pałką. Pamiętam, jak moja mama wiecznie mnie męczyła z tymi masami w tych glinianych miskach. Wtedy ręce człowiek miał mięśnie wyrobione, a dzisiaj wystarczy do miksera wrzucić. Kiedy nam się margaryna, jajka i masło, i cukier ubiją na taką gładką masę, dokładamy te trzy kostki sera. Mam tu łopatkę, taką ładną różową z króliczkiem wielkanocnym. Dobra. Włączymy mikser, w międzyczasie troszeczkę posprzątamy tutaj na placie, bo nam się porozsypywała mąka. Włączamy mikser i ubijamy na gładką masę. W międzyczasie przygotowujemy foremkę. Natłuszczamy ją, ewentualnie niektórzy lubią sobie jeszcze wysypać bułką tartą. I na taką natłuszczoną foremkę wykładamy to nasze ciemne ciasto. Rozkładamy po całości nasze czekoladowe ciasto. Tutaj ta nasza masa serowa na małych obrotach, ona nam się tutaj miesza. Mi się wydaje, że już chyba będzie. Tak. Ok, czyli to wyłączymy ładnie. I wylewamy, proszę Państwa, tą masę na naszą blaszkę. Bardzo lubię serniki, chyba najbardziej. No, takie sernik to jest ciasto. Król ciast. Król ciast. W starożytnym Rzymie już pieczono serniki. One nie nazywały się jako serniki, ale to takie były jakby desery i tylko i wyłącznie w bogatych domach arystokratycznych. Ok, mamy ciasto gotowe i wkładamy do piekarnika. I teraz, proszę Państwa, godzinka i zamykamy. Nasz serniczek się piecze. No i musimy czekać. Godzinka minęła. W międzyczasie posprzątałyśmy tutaj nasze stanowisko pracy. Po godzinie, po odparowaniu sernik można wyciągnąć z piekarnika. No, wyciągniemy. I będziemy dekorować. Wykańczamy nasze przepyszne ciasto. Oczywiście. Elegancko nam urósł, piękny ser, dobry, bo aż puściło ładnie rosa, czyli jest dobry serek, świeżutki był. Pachnie przepięknie. Dekorujemy według uznania. Ja na przykład jestem przyzwyczajona do tego, że zawsze robię to biurkami, ale widziałam też, że można i migdałami, tak jak ktoś po prostu lubi. No jak to tam lubi. Oczywiście. Czy co ma pod ręką, to od tego też zacznijmy. Trzeba rozsmarować. Pamiętajcie, że żeby sernik nie usiadł czy nie opadł, zawsze jednak w tym piekarniku po upieczeniu to jest 20 minut, 30 minut. Otworzyć piekarnik, nawet taką łyżkę zwykłą, drewnianą włożyć, żeby on troszeczkę odparował i wtedy mamy tą pewność, że on nam nie siądzie, a ser ma to do tego, że jednak serniki odpada. W ogóle no, opadają. Posypujemy to jeszcze tymi woreczkami. Ciasto przepiękne i obłędnie wygląda. Na pewno tak samo smakuje. Pachnie cudownie. To teraz tylko kawka. Dobra. I życzymy smacznego. No i dobra książka jeszcze do tego by się przydała.